Witam moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj ten piękny, słoneczny dzień, w którym będziemy się uczyć liczyć warianty na przykładzie zadanka, jakie nam za chwilę wypluje automat na portalu Chess.com. No bo oczywiście jesteśmy na Chess.comie, bo czemu nie? Skoro mamy taką opcję, no to Chess.com jest najfajniejszym miejscem do nauki szachów tak naprawdę, więc szczerze wam polecam. No dobrze, no wypluło nam pozycję. Co ten przeciwnik nam ostatnio zagrał? Zagrał nam gońca na B5. Ogółem policzmy materiał, no bo od tego powinniśmy zawsze zaczynać. Oczywiście w czasie partii powinniście na bieżąco to monitorować. A że to jest nowa pozycja, no to powinniśmy tak od tego zacząć. Dodatkowo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Coś mi się nie zgadza, bo wydaje mi się, że mamy dwie figury mniej. Z opcją taką, że na przykład dostaniemy szacha, jeśli odejdziemy tu, to jeszcze dostaniemy szacha i jeszcze nam zginie goniec, nie? Na przykład, no bo po tym szachu na przykład moglibyśmy zagrać skoczkiem i jakoś się jeszcze bronimy. W ogóle nie rozumiem idei tego ruchu tutaj, że co, że po prostu to jest taka chamska podpucha, że bijemy, on bije skoczkiem z widłami, tak? No bądźmy poważni, takie rzeczy nie następują w poważnych partiach, więc z czym do ludzi? Cóż ja tu mogę zagrać? No koncentruję się wokół jedynych moich aktywnych figur, jakie w ogóle posiadam w tym zestawie szachowym. No ależ to jest chyba mat w dwóch po prostu, nie? Po prostu dostaję królową tutaj, on musi odejść, no i dostaje mata. To znaczy mata. Mata raczej jeszcze nie dostanie, no bo ta przekątna tutaj, prawda? Ta przekątna tutaj, więc on pewnie się, kurczę, zasłoni czymś, jakimś skoczkiem. Więc zanim w takim razie zagramy gońcem, wydaje mi się, że powinniśmy zabić skoczka jako obrońcę pola e2. Zatem wariant wygląda następująco. Najpierw dajemy szacha, musi odejść tu. Pozbywamy się skoczka, bo już ten skoczek nas tutaj no, niepotrzebny nam jest. No bo tutaj nie będziemy dawać mata, więc nie ma sensu. Królowa odcina przeciwnika po wszystkich polach praktycznie, więc nie ma opcji posunięcia. Więc po tym szachu tutaj jest szach, musi zagrać coś takiego i wtedy dostaje gońca, zasłania się gońcem, dostaje mata. Zatem no dosyć proste zadanko, no ale no też ta ocena pozycji i właściwie plan jest dosyć interesujący. Więc no mam nadzieję, że się podobało moi drodzy. Tradycyjnie życzę wam zdrowia, życzę miłego dnia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.